To jest... O nie. Miała jeszcze trójkąt do zrobienia i spartoliła, no jakim cudem. Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funky. Dzisiaj zagramy sobie... Zresztą rozpoznacie od razu. Dzisiaj będziemy grać sobie w Squid Game'a, ale we Friday Night Funky. I do ogrania mamy dwa mody. Pierwszym modem będzie tutaj demo takiego jednego właśnie tutaj Squid Game'a. Będziemy walczyć... A, no jest jedna piosenka, Red Light. Jest tutaj nasz strażnik. Ale będziemy mieli jeszcze tutaj drugiego modzika, który ma chyba aż 6 piosenek i całą historię odnośnie Squid Game'a i tutaj boyfrienda, więc naprawdę może dzisiaj być ciekawie. No dobrze, zaczynamy gierkę Squid Game Red Light. O kurde. Gracz 456. Bip. Dlaczego nie grasz? Bibobobab. Ha? Walka na rap? Dzieciaku, nie mam czasu na to. Bibobobab. No dobra, ale tylko jedną piosenkę. No to gramy na strażnika. Tylko w sumie zastanawia mnie, ale on ma głos dziwny. Czemu z nami gra kółko tak jakby, nie? Bo jeśli oglądaliście, to raczej kółko nie miało za bardzo prawa do gadania i do interakcji z tymi z graczami. To bardziej trójkąt i kwadrat. Kółko to było do wynoszenia ciał przecież, nie? Chyba, że się mylę, ale tak mi się wydaje właśnie, że kółko miało najmniej praw tutaj. A wy oglądaliście w ogóle Squid Game'a? Podobał się wam? Po prostu widzę, że jest taki boom na ten serial teraz. Wszyscy to oglądają. Sam też obejrzałem, w sumie. I nawet fajne, powiedział. Jeśli nie oglądaliście, naprawdę polecam. O kurde, ale to jest ciężkie. Ale no nie pasuje mi to, że z kółkiem walczymy. I dziewczyna jaka smutna w ogóle. A, dziewczyna jest graczem numer 455. Czyli wcześniej się tutaj dostała. Tylko zastanawiam się to, jak oni się tutaj dostali po pierwsze. Przecież długów nie mają chyba, nie? A gościu jak jest mistrzem w rapowaniu, to tym bardziej nie powinien mieć długów. I demonica. To nieźle. W ogóle gdzie my jesteśmy w sumie, tak patrzę? Nie widzę, żeby to było jakieś miejsce takie... Nie wiem, kurde. Ale jestem ciekaw, jak oni w tym drugim modzie zrobią te inne gierki. One chyba będą po prostu w historii, będziemy śpiewać z kimś, tak mi się wydaje. Ale i tak będzie w cholerę ciekawie. Jestem ciekaw tej historii, naprawdę. Tam w ogóle jego ciało jak się wygina, nie? Tak jakby wchodzi w siebie. O Jezu. O Jezu. Jestem Bogiem, kurde. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. To perfekcyjnie. Nie. Jest! O! Było ciężko. No i dobra, to nasz pierwszy modzik, więc widzimy się za chwilę już w drugim, który mamy w cholerę piosenek, także cięcie! No i jesteśmy w naszym Squid Game'ie. Ale biedny boyfriend tutaj wygląda, dostał karteczkę. Zobaczymy, co tam za karteczka mu pomoże w tym wszystkim. Dobra, story mode. Powinniśmy mieć tutaj 6 piosenek, aż jest Squid Game, Breakfast, Honeycomb, The Rope, Crystal i Last Words. Czyli mamy Squid Game'a, mamy śniadanko, mamy te dyski takie, którym trzeba było wyciąć kształt, linę, krystal i ostatnie słowa. No to lecimy, hardzik. Ale oni śmiesznie wyglądają. Ach! Przepraszam, proszę, dajcie mi kolejną szansę, proszę. Proszę! Oj, nie wiem, czy będzie kolejna szansa. Daj jej szansę, żeby się wykazać. Ona nawet się nie ruszyła. A, to gierka zielone-czerwone. Nawet... Nie mów, jeśli twój przełożony ci nawet o tym... Jeśli przełożony ci nie pozwolił. Okej. A Mogus tam jest, co jest, kurde? No ogólnie śmiesznej jakości jest ten modzik.
Ale no nie dziwię się, niedawno wyszedł ten Squid Game i to i tak bardzo szybko wyszedł ten mod, więc i tak szacun. Co jest? Nie mogę klikać. A, dobra, bo jest kompletnie inne sterowanie. DFJK jest, a nie strzałeczki i WSD. No to będzie mi ciężko strasznie. Dobra. No ale jeśli to Squid Game, to nie powinno być takiego czegoś, że dostaję szansę. Ale w końcu walczymy z trójkątem, czyli tak jak powinno być. A nie z kółkiem, ze sprzątaczem, tak jakby. I który tam przygotowuje całą scenę i gierkę. Bo to trójkąty pilnowały. Dobra. Się strasznie dziwnie klika to. Takie inne kształty są w ogóle tych wszystkich. Ale ten Amogus mnie śmieszy, nie? Co tu robi Amogus? W ogóle Pico jest teraz, tak strzeliłem się. Ja coś czuję, że z Pico będziemy walczyć w ostatniej grze, nie? Takie coś mam uczucie. Bo to jest idealna postać, żebyśmy tutaj z nim walczyli. O, śniadanko! Jest, udało się. Dobrze, że dali mi kolejną szansę, boyfriend. Ta, dzięki boyfriendowi oczywiście. Bip. Dobrze. Teraz zajmiemy się jedzeniem i... przygotujmy się na następną... na następną grę. Bip. Aha, czyli będziemy też tutaj śpiewać, tak? No dobra. Ci nas pilnują tam. A my sobie jemy te... to jedzonko, co oni tam mieli. Woda i co to było? Jezu, ale głos. To jakaś taka bułka była, nie? Pamiętam. Kurde. Dobra. A wy chcielibyście zagrać w takiej grze? Wiem, że głupie pytanie, ale w sumie jestem ciekaw. Możecie napisać w komentarzach. No, kurde. Ale no nie dziwię się, że ci ludzie tam brali udział w tej grze. Jak mają zniszczone życia przez długi i tak dalej, no to... też to jest jedyna tak jakby ich szansa była pewnie, nie? Smutne to trochę, ale no... nic się z tym nie zrobi. Dobra, druga piosenka za nami. O, jest. Nie no, znowu ona coś spartoliła? Ach! Moje ciasteczko! No, czyli wiadomo. Już daliśmy ci szansę. O nie! Mimo chociaż ona dostanie heada. No i znowu, nie wiem, denerwuje mnie to tak troszkę. Czemu kółka pilnują więźniów? Znaczy więźniów, graczy. To tak nie powinno być. Chyba, że byłem ślepy i nie widziałem, ale widziałem, że zawsze tylko trójkąty pilnowały graczy, no. Oj, ten mod mnie zaczyna denerwować. Frustrować tak troszkę. Nieładnie. Ale coś czuję, że po prostu zrobili to, żeby było jakoś w miarę różnorodnie. Z tymi tutaj... strażnikami. O Jezu, te czerwone, nie można klikać, dobra. Okej, dobra. W miarę git jest. Chociaż trochę ciężko. Czemu mi zalicza to jako misję, jak klikam normalnie, no? Kurde. Dobra. Ale no, widać, jesteśmy na tym placu zabaw, tak jakby tam gdzie wycinali. Ale cały czas mnie fascynuje to, jak ten serial zyskał taką popularność, nie? To jest... o nie. Miała jeszcze trójkąt do zrobienia i spartoliła, no jakim cudem. Co jest? Kapi? Rów? O, sarf! Kapi? Nie rów, tylko właśnie, no, sarf. Sarf, kapi! Czy to ty? Czy to wy? Niemożliwe, że nie mogę im tego zrobić. Jeśli chcemy wygrać, to musimy, boyfriend. O kurde, mamy Trickiego, mamy matkę, mamy Marest i tego, Zardiego w teamie. No to kurde, chyba wygramy. Co to jest? Co to za dziwne? Ale muza tej. Kurde, co to jest? O Jezu, ciężkie to będzie. Ale śmieszy mnie to. Tam w tyle. O, jest ciężkie.
Jeszcze gram na ustawieniu, które nie potrafię. To jest tak denerwujące. Nie klikać czerwonych. Fajnie. No to polezieliśmy pewnie w dół. Dobra. Try hard znowu. Musimy to wygrać w końcu. Ja pierniczę, no. Ciężko, strasznie. Nie ogarniam totalnie. Te kształty w ogóle nie przypominają. Aha. Okej, okay, ta muzyczka. Czemu? To nieźle. Co, wygrana? A to kto to jest? Wykierowałeś cały team. Wykierowałeś całą grę. Powinieneś się uspokoić troszkę. Uspokoić? Uspokoić? Zabili moją przyszłą żonę. I większość moich przyjaciół zginęła. Za co? Za tą głupią grę. Boyfriend. Uspokój się. Przejdziemy przez to. Ta no. Tylko kto to jest? Tego nie ogarniam typa. Nie przypominam sobie, żeby był gdzieś w serialu. DC? Wrzućcie mi napisać w komentarzach, jeśli ogarniacie, kto to jest, bo ja nie wiem, naprawdę. No i ogólnie chciałem w ogóle powiedzieć, że robimy te dwa mody, bo ostatnio, no, krótkie były bardzo odcinki, a nie chcę też was zostawiać jakimiś czterominutowymi odcinkami codziennie, więc dzisiaj się zebrałem sobie troszkę dłużej i nagrywamy. Ale no, cóż... Mam nadzieję, że się wam podoba... Ale nie, ten boyfriend w ogóle, teraz zauważyłem, że jak on się wygina, nie? Zobaczcie, jak on się rusza podczas śpiewania. Głowa w dół. Kim ty jesteś, gościu? Nie, staram się przypomnieć, ale nie. On mi tylko, jedynie przypomina mi lekko tego głównego bohatera, ale co by tu robił główny bohater? Nie wiem. Chociaż ten fryz mu nie pasuje. Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, naprawdę, jeśli wiecie. Bo jestem bardzo ciekaw. No i ostatnia piosenka. Ostatnie słowa. Boyfriend, mój przyjacielu. Jestem tutaj. Więc uspokój się. Przyjacielu? Przyjacielu? Zabili moją dziewczynę. Na twoich oczach. A ty co zrobiłeś? Nic. Wszystko co zrobiłeś, to obserwowanie, jak umiera. I ty nazywasz to przyjaźnią? No troszkę, co miał zrobić niby? Go Pico? Bardziej jak Pip Pico. Ojoj. Ojoj. Zemsta. O, jesteśmy teraz na tym Squid Game'ie, tak? O kurde, deszcz się niby ten zaczyna padać. Się ciemno zrobiło. Czy ja mam wrażenie, czy Pico ma w oczach łzy? W jednym oku, w prawym oku ma łzę. Tak jakby płakał. Ale ciekawie tej, że jest teraz ten. Tak się ciemniej zrobiło. Bo też właśnie w ostatnim tam... Jak on już też walczył z ostatnim gościem, to też właśnie zaczął padać deszcz. Ciekawie, naprawdę. Fajnie. Nie no, jak... Na to, jak to ten serial się powstał i jak szybko ten mod powstał, to naprawdę dobrze jest zrobiony ten mod. Teraz w ogóle się strzałem, że on nam zabiera HP cały czas. Gracja Spojugard! Co? A, bo ten mod ogólnie był w ten... No. Co się stało? A, bo ten bot ogólnie był hiszpański i przetłumaczenie jest właśnie angielskie. Continue. Nie no, bardzo fajny mod. Nie spodziewałem się, że tak szybko wyjdzie Squid Game mody zaczną wychodzić, ale no, bardzo fajnie. Jeśli wam odcinek się podobał, to oczywiście zostawcie lajka, subskrypcję, a się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!